Violetta Słabicka, witam wszystkich bardzo serdecznie w Pulsie Regionu. Z blisko 3-miliardowego zysku w KGHM Polska Miedź SA pozostanie niewiele ponad 5 milionów. Taką decyzję kilka dni temu podjęli akcjonariusze na zwyczajnym walnym zgromadzeniu. Decydujący głos w tej sprawie miał przedstawiciel Skarbu Państwa. Jednak związkowcy alarmują, że aby wypłacić kwotę ponad 2 miliardów, spółka będzie musiała się gigantycznie zadłużyć. Zanim przedstawię Państwu mojego dzisiejszego gościa, zapraszam na krótki materiał filmowy. Dywidenda na walnym zgromadzeniu zawsze budzi największe emocje. Tak było i tym razem zarząd spółki zaproponował, by wyniosła ona około 50% ubiegłorocznego zysku, co dawało 7 zł i 16 groszy za akcję. Skarb Państwa wyciągnął jednak rękę po więcej. Na dywidendę dla akcjonariuszy 2 miliardy 336 milionów złotych 0 groszy, co stanowi 11 zł 68 na jedną akcję. Odpis na kapitał zapasowy spółki 584 378 381 zł i 4 grosze. Kontrpropozycję złożył poseł i przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego, a jednocześnie akcjonariusz Ryszard Zbrzyzny, proponując pozostawienie całego zysku w firmie. Takie dzisiaj są potrzeby w tej spółce. Nie można pozwolić na to, żeby konsument jajek został zastąpiony konsumentem mięsa kurzęcego. To nie może być tak, że kura, która znosi złote jaja, dzisiaj jest zarżnięta dla doraźnych celów politycznych, dla zatkania dziury budżetowej, bo w kolejnych latach już tych jajek nie będzie. A razem ze mną w studio jest właśnie przewodniczący Związku Pracowników Przemysłu Miedziowego, pan Ryszard Zbrzyzny. Witam serdecznie. Witam serdecznie także. Panie przewodniczący, czy to koniec inwestycji w KGHM-ie? Albo początek końca? Oby tak nie było. Ja na tak kasandrycznych przyszłości naszej firmy tutaj nie widzę. Mimo wszystko ta decyzja spowoduje, że na pewno nie będzie inwestycji planowanych w roku 2009 i śmiem twierdzić, że w roku 2010. Inwestycji, które są istotne dla przyszłości polskiej miedzi i bezpiecznego jej funkcjonowania w dłuższym przedziale czasowym. A więc na pewno nie rozpocznie się żadnej inwestycji z tego zestawu bardzo ważnych inwestycji, które były planowane w bieżącym roku, a więc nie będzie inwestycji w nowe złoża i krajowe i zagraniczne, bo tutaj takie wchodziły w rachubę i takie były zapisane w strategii KGHM-u. Nie będzie inwestycji w nowe technologie hutnicze, bowiem to są nakłady liczone w setkach milionów złotych, bliżej miliarda niż dalej. Nie będzie inwestycji na ważne przedsięwzięcia w sektorze elektroenergetycznym, a więc inwestycji, która daje nam szansę poważnego obniżenia kosztów produkcji z tytułu zaopatrzenia w energię elektryczną. A więc mógłbym tu wymieniać cały zestaw przedsięwzięć, które są niezbędne w tej firmie, a które winny już tak właściwie być wczoraj rozpoczęte. Decyzja walnego zgromadzenia akcjonariuszy, czytaj Skarbu Państwa, bo on jest tutaj wiodącym, jest skrajnie nieodpowiedzialną, więc wręcz powiem, że to jest działanie na szkodę spółki. Zobaczmy, co na ten temat miał do powiedzenia były już prezes KGHM oraz wiceprezes. Niezależnie od tego, jaki jest poziom dywidendy, spółka jest zobowiązana i zarząd jest zobowiązany do tego, żeby prowadzić stabilną politykę finansową. Wszystkie inwestycje będą musiały być przeanalizowane i dopiero po analizie głębokiej będzie można powiedzieć, czy jest potrzebny kredyt, czy nie. Musimy mieć trochę czasu na przeanalizowanie. Na pewno priorytety pewnych inwestycji ulegną zmianie. Natomiast nie spodziewam się dużej redukcji, jeżeli chodzi o to, co sobie zamierzaliśmy w strategii. Jak Państwo wiecie, strategia jest 10-letnia, więc myślę, że są też takie projekty, że przesunięcie roczne nie spowoduje, że tak powiem, żadnych skutków. Witam się ponownie, panie przewodniczący. Roczne przesunięcie czy zdecydowany brak tych inwestycji? Powiem, że szczególnie ta ostatnia wypowiedź mnie śmieszy, bowiem z KGHM w ostatnich 4 latach wyprowadzono prawie 10 miliardów złotych. Systematycznie co roku. Systematycznie co roku i przy każdej okazji, a ja uczestniczyłem w każdym z tych zebrań walnych akcjonariuszy, prezesi ówcześni
w podobny sposób się wypowiadali, że tak właściwie mamy strategię dziesięcioletnią, a więc nie musimy wszystkiego zrobić w pierwszym roku. No już przez 4 lata tak mówią. A więc tej dziesięcioletniej strategii zostało tylko 5 czy 6 i też z miejsca nie ruszono. To co to ma oznaczać, że strategia dziesięcioletnia będzie zrealizowana w ostatnim roku realizacji? Jest to nieprawdopodobne, niemożliwe, tym bardziej, że strategia opiewa na wydatki inwestycyjne rządu powyżej 20 miliardów złotych. Więc pytanie, z czego w ciągu ostatniego roku tej dziesięciolatki będą zrealizowane te przedsięwzięcia? A po drugie, nie da się wybudować szybu górniczego w ciągu jednego roku. Panie Przewodniczący, w takim razie co Pan proponuje? Czy jest jakaś możliwość zahamowania wypłaty tej dywidendy albo zahamowania wypłaty w przyszłych latach, aby przeznaczyć ten zysk właśnie na inwestycje? To znaczy ja takie próby podejmowałem, przypomnę, że zaskarżyłem decyzję Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Dwa lata temu. Mhm. Oczywiście wykorzystałem pretekst polegający na tym, że byli tak zachłanni w poborze dywidendy z KGHM, że źle policzyli kwotę, więc podzielili więcej niż mogli podzielić, a więc dywidenda byłaby większa niż zysk netto wypracowany przez spółkę, co było kuriozalne, wreszcie do przyjęcia. I powiem, że sprawę wygrałem na poziomie sądu okręgowego tutaj w Legnicy gospodarczego. I to była decyzja sądu bardzo merytoryczna i zgodna z moim zaskarżeniem. Ale sąd apelacyjny we Wrocławiu, kierując się raczej przesłankami politycznymi, a nie merytorycznymi, uchylił tę decyzję. Niemniej jednak w kasie KGHM-u leżało prawie czy ponad 1,7 miliarda złotych przez pół roku, a więc te pieniądze mogły pracować. Aczkolwiek satysfakcja jest niewielka, ale zwróciłem uwagę na tą niegodziwą strategię ministra Skarbu Państwa w stosunku do spółek, które nadzoruje. I powiem, że mimo tego w tym roku mamy podobną sytuację. Oczywiście błędu nie zrobiono i podzielono tyle, co można było podzielić. No ale fakt jest faktem, że spółka została ogołocona z możliwości inwestowania ważne zadania inwestycyjne, które są przesuwane już przez 4 lata. Panie Przewodniczący, jest Pan nie tylko przewodniczącym ZZPPM, ale również posłem. Czy w takim razie Pan jako poseł nie jest w stanie nic zrobić w tej sprawie? To znaczy ja jestem posłem i ubolewam na tym, że opozycyjnym, ale to już nie moja rola. Ale byliście też Państwo kilka lat temu u władzy. Tak, byliśmy u władzy i wtedy powiem, że z KGHM nie brano dywidend. A więc wtedy KGHM wszystkie nadwyżki, które wypracował, mógł reinwestować w różne przedsięwzięcia i powiem, że robił to w sposób znakomity. Od momentu, kiedy władze przejęły inne ugrupowania, nie będę wskazywał, jakie przecież wszyscy doskonale wiemy, to od roku 2006 firma systematycznie jest drenowana ze wszystkich nadwyżek, które wypracowuje. I tej polityki oczywiście wspierać nie mam zamiaru, nie wspieram i daję temu wyraz w sposób prawem dopuszczalny. Przecież ja nie robię na walnych zgromadzeniach awantur karczemnych, tylko posługuję się literą obowiązującego prawa i podobnie robię w parlamencie. Przecież po zaborze, bo tak już należy to potraktować, całego zysku netto w polskiej miedzi w roku 2007 miałem wystąpienie w Sejmie na plenarnym posiedzeniu na temat polityki dywidend Skarbu Państwa w stosunku do spółek Skarbu Państwa ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w KGHM. I co? I nic. Powiedział Pan po ostatnim walnym, że zaskarży Pan tę decyzję. Czy rzeczywiście zamierza Pan przekazać tę sprawę do sądu? To znaczy ja się poważnie na tym zastanawiam i się przygotowałem do tego, bowiem na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, jako jedyny akcjonariusz, na czym ubolewam, głosowałem przeciwko tej decyzji, mało tego i poprosiłem o zapisanie do protokołu mojego sprzeciwu. Jeżeli ktoś tej procedury nie przeprowadził, mimo tego, że w głosowaniu tajnym głosował przeciwko tej uchwale, to już nie ma prawa zaskarżyć tej uchwały. A więc ja jestem jedynym akcjonariuszem, który może tę uchwałę zaskarżyć i poważnie się zastanawiam nad tym, czy rzeczywiście z tego prawa nie skorzystać. Mam na to 30 dni od walnego zgromadzenia. Ale proszę mnie, co Pan zaskarży? No właśnie, akcjonariusze mają takie prawo zabrać się dywidendę. Zastanawiam się i wcale nie oznacza, że tak zrobię, bowiem muszę najpierw wykalkulować, jakie mam szanse powodzenia tego zaskarżenia. Oprócz oczywiście wydźwięku o charakterze, można powiedzieć, publicystycznym, PR-owskim, bo to nie tylko o to chodzi. Tu chodzi o załatwienie sprawy. Oczywiście mogę posłużyć się tutaj zarzutami działania na szkodę spółki i ograniczenie możliwości jej rozwoju. Panie Przewodniczący, kilka dni temu straciliśmy prezesa. Pan zaznaczył, że firma działa w bezkrólewiu w tak zwanym. Jak to wygląda na chwilę obecną? Jak pan to ocenia? Czy decyzja pana Krutina była słuszna? Znaczy, czy pan Krutin słusznie postąpił? To jest oddzielny temat.
myślę, że zachował się chyba honorowo, próbując ratować ostatnie skrawki swojego dobrego wizerunku. Czyli pan wychodzi z założenia, że on wiedział, że dywidenda będzie zabrana? Ja jestem przekonany, o tym powiedziałem na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, że wszystko wskazuje na to, że jego dzień wcześniej oświadczenie, że nie będzie kandydował na kolejną kadencję, ma związek z wysokością dywidendy, bo ta wysokość dywidendy to jest swoiste wotum nieufności dla zarządu, bowiem ta dywidenda jest odpowiedzią na postulat zarządu zachowania w firmie co najmniej połowy zysku netto z roku poprzedniego, żeby móc bezpiecznie realizować plan przedsięwzięć inwestycyjnych. Jeżeli nie ma zgody akcjonariusza, największego akcjonariusza, a więc właściciela tej firmy, na taką strategię, to znaczy jest wotum nieufności do tych, którzy taką strategię zbudowali. I pan prezes podjął jedynie słuszną decyzję, aczkolwiek odnoszę wrażenie, że pewnie i tak by nie był powołany na kolejną kadencję, a więc tak właściwie znalazł najlepsze z możliwych rozwiązań. I to jest dobre rozwiązanie dla polskiej miedzi. Kogo by pan widział w tej chwili na jego miejscu? To znaczy, mnie o to nikt nie pyta, oprócz pani w tej chwili. Tak, i więc korzystając z okazji. I pewnie pytać nie będzie, bowiem tutaj decydenci mają gdzie indziej miejsca, w których konsultują prezesury, kolejne prezesury w polskiej miedzi. I uważam, że ogłoszenie konkursu na prezesa KGHM Polska Miedź na kolejną kadencję jest zwyczajną fikcją i PR-owskim zabiegiem. Na pewno ci, którzy posadzili na fotelu prezesa KGHM-u prezesa Krutina, w podobnej procedurze, oczywiście przed rozstrzygnięciem wiedzieliśmy, kto będzie prezesem KGHM-u, tak będzie i tym razem. A więc na pewno będzie. Czyli pan już się domyśla, kto będzie? Ja się może nie domyślam, ale jestem przekonany, że to będzie w podobnej procedurze. Oczywiście sprawiając wrażenie, że to jest wielki konkurs rozpisany na wiele nut, i wybierzemy najlepszego z najlepszych. No wybraliśmy najlepszego z najlepszych, rok ostał się tylko w polskiej miedzi. Niby był najlepszym, niby był supermenedżerem. Najkrócej działający prezes. Jest może nie najkrócej, ale jeden z najkrócej działających prezesów. Mało tego, chciałem podkreślić, że nie był to pierwszy prezes tak zwanego konkursu. Pierwszy był w latach 90. Pierwszy był w latach 90. i to był w roku 93 wybrany pan Krzysztof Sędzikowski. Ja wtedy byłem z wyboru załogi, członkiem Rady Nadzorczej i wiem, jak wybieraliśmy prezesa Sędzikowskiego. I wtedy ministrem Skarbu Państwa był Janusz Lewandowski, dzisiejszy eurodeputowany, który w przerwie obrad Rady Nadzorczej wskazał, kto ma być prezesem. I wskazał Krzysztofa Sędzikowskiego, który wcale nie był najlepszym z kandydatów. Była szóstka kandydatów, myślę, zdecydowanie lepiej nadających się na prezesa niż Krzysztof Sędzikowski. Proszę nam powiedzieć, panie przewodniczący, czy w związku z tym, że pojawi się nowy prezes, czy to będzie oznaczało kolejne zmiany w spółkach i zmiany na stanowisku prezesów? Miejmy nadzieję, że nie, bo to jest kosztowne. Każda zmiana w trakcie kadencji, a te kadencje się rozpoczęły przecież po walnych zgromadzeniach akcjonariuszy w tych spółkach, co miało miejsce w tym roku przecież, bo to te kadencje były równolegle z kadencją zarządu KGHM-u, a więc każda zmiana w tym okresie powoduje ogromne reperkusje kosztowe. Oczywiście dla KGHM-u jako całości, a więc dla ciągu technologicznego to może jest niewielki skutek, ale jest to skutek liczony w milionach złotych, no ale jeżeli chcielibyśmy, czy będą chcieli ci decydenci wymieniać prezesów czy zarządy w malutkich spółkach, w których pracuje po 200-300 osób, to już jest ogromny koszt. Koszt równy zyskom, które te firmy wypracowują w rokach obrachunkowych. A więc nie można dopuścić do tego, jak było jeszcze nie tak dawno, że w spółkach mieliśmy takie lata, gdzie były opłacane dwa i więcej zarządów równolegle. Jest to nieodpowiedzialne, nie po gospodarsku i powiem, że jest to działanie ewidentne na szkodę spółki i pracowników tej spółki. Aktualnie funkcję prezesa pełni pan Herbert Wirt i też coraz częściej się słyszy, że ma on duże szanse, aby objąć to stanowisko. Czy uważa pan, że byłby to dobry prezes? No, to dopiero życie pokaże, ale na pewno jestem co do tego przekonany, byłby to zdecydowanie lepszy niż jego poprzednik. Dlaczego? A więc jest to osoba, raz, jest komunikatywna osoba. Osoba, która potrafi rozmawiać i przyjmować argumenty strony, z którą rozmawia. Mało tego, i zna tą firmę. Myślę, że zdecydowanie lepiej niż pan Krutin, który przez rok na dobrą sprawę niewielkie postępy w tym znawstwie zanotował. No i jest to i nie jest to osoba kontrowersyjna, więc jest to osoba zdroworozsądkowa. Czy zdobędzie uznanie w oczach mocodawców, to jest oddzielny temat. Ja nie chciałbym tu wystawiać jakiejkolwiek oceny dalej idącej panu Wirtowi, bo być może mu zaszkodzę.
Dobrze, ja dziękuję bardzo. Jak będzie, oczywiście przekonamy się wkrótce. Przypomnę tylko, że dzisiaj Państwa i moim gościem był przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego, pan Ryszard Zbrzyzny. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.